Analiza indeksów. Witam i zapraszam Państwa na komentarz wideo, w którym tradycyjnie przedstawię, omówię aktualną sytuację techniczną WIG20, DAX-a i S&P 500. Jeśli chodzi o nasz rodzimy indeks, to już od dłuższego czasu poruszamy się w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym. Niezmiennie istotnym wsparciem pozostaje dla mnie węzeł 2355-61. Natomiast dzisiaj wprowadziłem taką lokalną zaporę podażową 2430-35. Wypadają bowiem tutaj projekcje krótkoterminowego, potencjalnego oczywiście i prospadkowego układu symetrycznego A, B, C, D. Tak więc no, pierwszym przejawem wzrostu aktywności popytu z punktu widzenia jakby generowanych sygnałów byłoby zanegowanie właśnie tej strefy 30-35. To powinno implikować ruch w kierunku też znanej nam już zapory Fibonacciego 2457-61. Tak jak sugeruję ostatnio w opracowaniach, zanegowanie dopiero tej strefy 57-61 wraz z górną linią kanału no, obrazowałoby zmianę takiego no, dominującego niestety w tej chwili dość pasywnego stylu gry na rynku warszawskim. Niewykluczone, że przetestowalibyśmy w takiej sytuacji węzeł średnioterminowy 2501-2513. No ale obiektywnie trzeba przyznać, że to na razie dość odległa perspektywa, właśnie patrząc na to, w jakim stylu obóz byków inicjuje swoje działania. No niemniej jednak pozytywną kwestią pozostaje to, że indeks utrzymuje się ponad węzłem 2355-61, bowiem dopiero zanegowanie właśnie tej strefy wraz z dolną niebieską linią kanału no, świadczyłoby, czy też uprawdopodobniało po prostu wariant kontynuacji ruchu spadkowego z możliwością przetestowania strefy 2295-99. Indeks DAX tutaj z kolei w tej chwili notowania utrzymują się ponad strefą 9467-9490, a jej zanegowanie, tak jak sugerowałem w poniedziałek, no w kontekście tego potencjalnego układu XABCD, zielone oznaczenie, no nie byłoby najszczęśliwszym sygnałem dla posiadaczy długich pozycji. W moim odczuciu wzrosłoby w takim przypadku rzeczywiście prawdopodobieństwo nawet przetestowania strefy 9195-9240. Więc w tej chwili popyt tak naprawdę nie powinien dopuścić do przełamania węzła 9467-9490. Indeks S&P. No, tutaj ewidentnie jest respektowana krótkoterminowa strefa wsparcia 1863-68. Składa się z dwóch kluczowych zniesień 23,6, 38,2. Ta dolna linia tego niewielkiego kanału trendowego też stanowi tutaj ważne wzmocnienie dla tego węzła Fibonacciego. Więc jak już wiemy, zanegowanie tej strefy mogłoby doprowadzić do ukształtowania się takiego krótkoterminowego, prowzrostowego układu X, A, B, C, D z projekcjami wypadającymi w okolicy strefy 1839-42, czyli nadal, tak jak już od pewnego czasu no, lansuję tą tezę, ten przedział jest według mnie w tej chwili bardzo istotny w takim krótkoterminowym ujęciu, bowiem no, oprócz zniesień dość istotnych 38,2, 68,5 wypadają tutaj projekcje potencjalnego układu XABCD. W pierwszej kolejności nadal warto jednak obserwować respektowany póki co przedział Fibonacciego 1863-68. Pozytywny sygnał to w pierwszej kolejności przełamanie pokazywanej w tej chwili górnej median line. W dalszej kolejności zwróciłbym uwagę na zniesienie 113%, jednak kluczową strefą oporu pozostaje przedział 1917-1922 i dopiero pokonanie tutaj podaży można by było uznać jako kolejny sygnał potwierdzający siłę obozu byków za oceanem. I na koniec krótkie spojrzenie na kontrakty. No, przede wszystkim trzeba by tutaj zacząć od tej znanej nam już zapory popytowej 2359-64, bowiem z tego obszaru właśnie popyt po raz kolejny inicjuje ruch odreagowujący, który no, bardzo mozolnie, z dużymi problemami zbliża się do pierwszego
dość istotnego w ujęciu intradayowym węzła podażowego 2409-2412. Ale chyba obecnie większe znaczenie przypisałbym tej strefie 2421-24, no, z bardzo prostego powodu. Wypadają tutaj bowiem projekcje układu A, B, C, D, układu symetrycznego. Wypada zniesienie 113%. W pobliżu, jak widać, przebiega ta niebieska median line. Więc tak jak sugerowałem w dzisiejszym opracowaniu porannym, nie można wykluczyć, że zanegowanie prospadkowego w tym ujęciu układu ABCD no, okazałoby się w rezultacie na tyle silnym, takim wyrazistym, symptomatycznym sygnałem, że również ten węzeł eksponowany w komentarzu porannym 2433-38 również zostałby zanegowany. Więc to są dosyć, według mnie, dwa istotne, newralgiczne obszary cenowe, ale oczywiście z punktu widzenia jakby horyzontu krótkoterminowego, intradayowego. Więc w pierwszej kolejności warto obserwować 21-24, ten właśnie przedział cenowy i następnie 2433-38. Widać jednak, że w tym momencie są kłopoty nawet z zanegowaniem tak prostego oporu, jakim jest ta zielona linia poprowadzona tutaj po tych wierzchołkach cenowych. Wsparcie najbliższe to węzeł 2382-85. Wczoraj udało się go wybronić. Ten właśnie przedział cenowy, gdyby doszło dzisiaj do zanegowania strefy, to również kontrakty przedostałyby się poniżej tej niebieskiej median line, co no, wzmocniłoby sygnał techniczny. Prawdopodobnie podaż przejęłaby wówczas inicjatywę. Nie można wykluczyć, że powrócilibyśmy w okolice strefy 59-64. Dziękuję bardzo.